Witajcie ponownie w świecie Transformers Beast Wars. Po tych wszystkich recenzjach figurek Kingdom pewnie niektórzy myśleliby, że do kompletu Maximali wskoczy mi Kingdom Rhinox. Jednak po zapowiedziach tej figurki i pierwszych recenzjach czułem się nim srodze rozczarowany. Do tego stopnia, że rozpocząłem intensywne poszukiwania starszej figurki tej postaci, którą kiedyś tam pominąłem. Nie jest to teraz tania impreza, bo niestety obieg dzisiejszej recenzji jest bardzo słabo dostępny, zostaje praktycznie sam eBay i łód szczęścia. Mnie udało się go wyrwać w całkiem przystępnej cenie, aczkolwiek niestety bez akcesoriów. Mówi się trudno, może kiedyś uda mi się je uzupełnić. Nie przedłużając więcej, zapraszam na kolejne omówienie figurki Transformers. Dzisiaj na tapecie Generations Thrilling 30 Rhinox, czy też w polskiej wersji językowej Beast Wars Mosorum. Jedna z najważniejszych postaci w Beast Wars. Spokojny, mądry, techniczny spec, a w razie czego również potężny wojownik. Jeden z tych Transformerów, który przetrwał wojny bestii bez żadnych upgrade'ów. Ostatecznie zaś otrzymał dość nieoczekiwany rozwój swojego wątku w sequelu Beast Wars, Beast Machines. Kto nie oglądał, myślę, że warto się zapoznać, seria mniej popularna od Beast Wars, ale to wciąż pełnoprawny sequel. Pierwsza figurka Rhinoxa wyszła w 1996 i na chwilę obecną, no, stanowi bardziej oldschoolową ciekawostkę niż pełnoprawne przedstawienie postaci. Aczkolwiek przez lata pojawiły się jej liczne rekolory. W 1998 bohater pojawił się jako Transmetal, mimo że w serialu przez transmetalizację nie przeszedł. Następna w kolejności będzie omawiana dzisiaj figurka z 2014, ale nie można zapomnieć, że w tym roku wyszedł też wspomniany wcześniej Kingdom Rhinox, którego miałem nabyć, ale im więcej się przyglądałem zdjęciom i recenzjom, tym mniej czułem się do tej figurki przekonany. Beznadziejna broń, Beast Warsowo-serialowa głowa, puste ramiona, ogólnie po prostu mech. Na pewno łatwiej jest go obecnie zdobyć niż Generations i pewnie będzie on domyślnym Rhinoxem dla wielu innych kolekcjonerów, nie mam z tym problemu, ale u mnie na pewno się nie pojawi. Nie mam takiej potrzeby, skoro wyrwałem tę oto wersję sprzed 7 lat. Wtedy jakoś olałem odświeżone Beast Warsy, bo wyszedł wówczas jedynie Rhinox i Rattrap, sądziłem, że na tym się skończy i nie ma sensu w nich inwestować bez reszty drużyny, ani tym bardziej Predaconów. No i trochę miałem rację, bo na pełnoprawne odnowione Beast Wars trzeba było poczekać do 2020, no ale też nie przewidziałem, że będę jeszcze chciał do którejś z tych starszych figurek wrócić. Nigdy nie wiadomo, jaki bakcel nas złapie po czasie. Generations Rhinox ma naprawdę ładny tryb nosorożca, ma on jaśniejszą skórę niż wersja Kingdom, o ile się nie mylę wydanie takarowskie, bo takie delikatnie ciemniejsze, bardziej na wzór serialowy, ale taki jasny wariant w ogóle mi nie przeszkadza, podobają mi się za to detale. Łeb został bardzo elegancko wymodelowany, są tutaj liczne zmarszczki na grubej skórze, małe oczka, wyraźnie zaznaczone nozdrza, jak i podmalowane zęby. Na rogu, no widać trochę upływ czasu, w tym egzemplarzu jest on nieco porysowany, no ale jest to figurka sprzed kilku lat kupiona z drugiej, a może nawet i trzeciej, czwartej i dziesiątej ręki, więc no nie ma co oczekiwać stanu igiełki, ale i tak się nieźle uchował. Swoistym trollingiem są tutaj uszy, wyglądają bowiem jakby były osadzone na ruchomych połączeniach, lecz tak nie jest, mogą jedynie starczeć do góry. Wykonano je z gumowatego tworzywa dla zabezpieczenia przed ukruszeniem. Rhinox ma ruchomą żuchwę, także można się pobawić w nosorożca skubiącego trawkę, wnętrze pyska ma mechaniczne detale, nie czerwone podniebienie, ten element będzie naturalnie szedł później na klatę robota, tak jak pokazywała animacja. Nosorun może otworzyć pysk troszeczkę, albo wręcz do przesady. To się nazywa, przygotujcie werble, szczękoopad. Badum TSS. Po rzeczy figurki, jak przystało na Beast Wars, ma mocno organiczną fakturę, pod palcami czuje się nieregularność skóry, no i bardzo fajnie tak to powinno wyglądać. Mimo że widać tutaj sporo połączeń linii panelowych, to stykają się one ze sobą ciasno i ten syndrom puzli nie daje tak bardzo po oczach, jak można by się spodziewać. Z tyłu oczywiście ogonek, no któż by się spodziewał, ponownie nieruchomy, za to elastyczny. No trzeba przyznać, że ten tryb bestii radzi sobie bardzo dobrze z ukrywaniem części robota. Znajdują się one wyłącznie z tyłu nóg. Każda giczoła ma wymodelowane i podmalowane paznokcie, także fajnie. No te czarno-zielone części robota rzucają się troszeczkę w oczy, ale i tak wygląda to lepiej niż u niektórych Kingdomów, np. Dinobota. Chociaż Kingdom Rhinox radzi sobie z tym również nie najgorzej, z tego co widziałem. Więcej części robota widać zaglądając pod podwozie. Rzuca się od razu w oczy ta dziura w brzuchu, jest to miejsce na przechowanie broni, no tych gatlingów, których nie posiadam, więc mogę sobie tam co najwyżej nasypać MMS-ów. Trudno się mówi. Pozowalność typu nosorożca jest raczej symboliczna, poza ruchomą żuchwą da się w miarę ruszyć przednimi nogami, aczkolwiek nie mają one kolan, z tyłu podobnie, takie nosiowe zgięcie. Także skromna pozowalność, ale i tak cieszę, że nosorożec nie jest takim kompletnie kompletnym przyciskiem do papieru. Nie mogłem się oczywiście powstrzymać przed cyknięciem takiej wspólnej foty z Primalem. Sytuacja, w której lider Maximali oszczędzał nogi jadąc na Rhinoxie w trybie bestii, zdarzała się z tego co pamiętam kilka razy. Porównania? Oczywiście z Maximalami z Kingdom. Wcale nie wygląda to źle, starszy Rhinox ani trochę nie odcina się od stylistyki Kingdom, także jeśli ktoś już go posiada i chciałby do niego dokoptować resztę ekipy posiłkując się właśnie fiksami z Kingdom, na bank źle na tym nie wyjdzie. Długo czekałem na taki widok. Najważniejsi bohaterowie pozytywni wojen bestii wszyscy razem. Marzenie z dzieciństwa spełnione. Dla urozmaicenia zostawimy sobie jeszcze Nosorona z czymś niebestiowatym. Pojazdy z Siege, Ironhide i Impactor. Rhinox,
Maximize! Transformację można zacząć od wyciągnięcia przednich nóg, które oczywiście utworzą ramiona, pociąga się je na boki, z wnętrza wgłuskuje dłonie, no i na koniec trzeba jeszcze wydłużyć ramiona, pociągając je po prostu, dopóki nie usłyszy się takiego charakterystycznego kliknięcia. Następnie można rozwarstwić wszystkie panele, tutaj trzeba troszeczkę uważać, bo niektóre z nich są cienkie i mają równie delikatne klipsy. Połówki tylnej części ciała nosorożca zachodzą na łydki, pogrubiając je i nadając formę, można też już wyciągnąć stopy, należy obrócić biodra i sunąć je trochę, co zrobi miejsce na napierśnik. Należy obniżyć całą konstrukcję z głową robota i ze szczeną, która opadnie na klatę, dając ten charakterystyczny wzór zębów. Boczne panele należy wypozycjonować i przybliżyć na klatę, co wypełni ją i nada sylwetkę. Po opuszczeniu ramion i zsunięciu na plecy reszty ciała nosorożca, Rhinox przechodzi w pełni w tryb robota. W Beast Wars Rhinox stanowczo nie był wymoczkiem, jednak tam był po prostu duży. Figurka z Generations nadała mu zaś wygląd totalnego bysiora. Trójkątna klata, rozszerzająca się ku barkom, potężne szerokie ramiona, nieduża głowa, to wszystko nadaje temu robotowi prawdziwie packerską sylwetkę. Rhinox łączy ze sobą dwie wartości, potęgę umysłu oraz tężyznę fizyczną. Jeśli kogoś zastanawia, czemu na tym ujęciu na podstawce jest taki pochylony, śpieszę z odpowiedzią, że to niestety największa wada tej figurki. Stabilność sprawia spore problemy. Część Generations Rhinoxu wypuszczonych w pierwszym rzucie miała podobno bardzo luźne kolana. Ten akurat ma te stawy ok, za to luźnawe biodra. W połączeniu z elementami krocza, które nie spinają się ze sobą oraz stopami, które nie są do końca płaskie, przez co większość równowagi figurki opiera się na piętach, niestety sprawia to, że maksymalski mózgowiec i siłacz w jednym jest dosyć wywrotliwy. Będę musiał mu jeszcze jakoś pociaśnić te stawy w biodrach. Głowa jest bardzo fajna, wyjątkowo serialowa, z masywnym złotym podbródkiem, brwiami, poważnym obliczem i tymi charakterystycznymi, nazwijmy to, tatuażami w postaci bliźniaczych insygniów frakcyjnych. To ostatnie to detal, którego mocno mi brakuje w wersji Kingdom, nie wspominając, że łebek nowszego Rhinoxa jest jakiś taki mało podobny do Rhinoxa, którego znam i pamiętam. Serio, te naoczniki są jak dla mnie totalnie zbędne. Mortkę starszej wersji podoba mi się znacznie bardziej i mam przyzwoity zakres ruchu na stawie kulkowym. Klata to kontrowersyjna sprawa, z jednej strony wersja Kingdom ma tę tworzącą ją szczękę szerszą i to bardziej odpowiada modelowi animacyjnemu z Beast Wars, jednak jest to szczęka oszukana, osobno transformowany element nie mający nic wspólnego z mordą nosorożca. Tymczasem Generations, jak było widać, nie ma oszukanej transformacji i właściwa żuchwa nosorożca grzecznie na klatę. Ten element nie jest tu zatem idealnie serialowy, ale do zaakceptowania. Wolę lekko zmieniony design elementu niż oszukaną transformację, która też nie zawsze mi przeszkadza, ale w tym wypadku tak i owszem. Z boku widać trochę przerw w tej konstrukcji, boczne panele poszerzające klatę nie wpinają się w nic, ale siedzą na miejscach na tyle ciasno, że nie przeszkadzają. Osłona na krocze odpowiada stylistyką napierśnikowi, no i tutaj widać, że te elementy mogłyby mieć jeszcze jakieś spinające je taby. No, rzecz, która była zawsze wywlekana przy omawianiu tej figurki. Z tyłu plecak z łba i karku nosorożca. Spory, ale nie przeważający fiksa, na szczęście, bo ma ona już wystarczająco dużo problemów ze staniem na baczność. W ramionach pełna swoboda ruchu, na boki, kręcioł 360 stopni, obrót bicku, łokieć, no po prostu standard. Szkoda tylko, że nadgarstki nie są ruchome. Za to dłonie mają ładnie wymodelowane, otwarte palce. Bary wydają się być pod niektórymi kątami aż wręcz za bardzo rozrośnięte, ale jakoś wolę to i tak bardziej od tych pustaków z Kingdoma. Aczkolwiek Kingdom ma coś w rodzaju mini stawów motylkowych, to mu muszę oddać na plus. Od pasa w dół także przyzwoita ruchomość, swoboda w biedrach, obrót uda, kolanko. Podobają mi się te wielkie muskularne łydy i osłony na udach. W modelu animacyjnym znacznie większe i złączone na zadku, w taką jakby spódnicę, ale w takiej formie jak tutaj pozwalają na znacznie lepszą ruchomość. No i te stopy nieszczęsne. Przednia część jest wkomponowana pod kątem, przez co z podłożem stykają się głównie pięty. Na nich najlepiej z początku oprzeć figurkę i dopiero wtedy opuścić resztę. Zazwyczaj troszeczkę to pomaga na utratę równowagi. Jak wspomniałem, nie mam gatlingów Rhinoxa, nad czym ubolewam, bo to jedna z moich ulubionych broni w uniwersum Transformers, kiedy Rhinox je odpalał ze śmiechem na ustach oglądałem przerabianie Predaconów na sito przez deszcz pocisków. Te dołączone do Generations wyglądają przyzwoicie, aczkolwiek są niedomalowane. Za to można sobie było nimi pokręcić, używając do tego przycisku. Te z Kingdom mają ładnie podkreślone kolorki, ale gimiku nie mają w ogóle, no i wyglądają po prostu żałośnie jak paletki do ping-ponga. W ramach zastępstwa utraconej broni podarowałem mojemu Rhinoxowi dwa Pteraxodony z Siege, no i w sumie sprawdzają się one z nim bardzo dobrze, pasują kolorystycznie, plus uważam też, że coś takiego jak bliźniaczek to porki bardzo takiemu mocarzowi licuje. Kiedy pokonamy problemy z utrzymaniem równowagi, da się Rhinoxa co nieco popozować. Potrafi on wyglądać dobrze w dynamiczniejszych ustawieniach, w których w sumie łatwiej mu ustać na nogach. Da się zrobić nawet imitację Super Hero Landing, zaś w wypadku posiadania odpowiednich podstawek również posłać figurkę w powietrze, mimo że nie posiada ona portu pod takowe, aczkolwiek dla chcącego nic trudnego.
Porównania w trybach robotów. Tak się prezentuje zgraja Maximali. Wciąż nie mogę się nacieszyć w pełni tym widokiem. Moim zdaniem, stylistycznie Generations nie odcina się wcale od Kingdom i wcale mnie nie przeszkadza, że przewędrował z niedalekiej przeszłości. Skala działa tutaj bardzo dobrze, cieszy mnie, że jest trochę wyższa od Optimusa i zarazem niższa od Dinobota. Jeszcze tylko Digatron i rodzinka będzie prawie w komplecie. Kingdom oczywiście skalowo też się wpasowuje ładnie, no gdyby ktoś preferował jednak nowszą figurkę. I jeszcze porównanko z Deluxami z Siege. Jednym z tych wyższych, więc Rhinox nie wydaje się przy nich bardzo wysoki, ale jeśli chodzi o rozłożystość w barach, no to co innego. Naprawdę bardzo lubię tę figurkę, mimo jej wad. No, przede wszystkim dają w kość te zaburzenia błędnika, ale tak poza tym ciężko się tutaj do czegoś bardziej przyczepić. Wątpię, żeby w przyszłości, przynajmniej niedalekiej, miał powstać jeszcze jakiś nowszy i lepszy Rhinox, więc póki co właśnie ten model będzie moją reprezentacją postaci. Ducha bohatera uchwyca moim zdaniem bardzo poprawnie, wygląda świetnie w obu trybach, wciąż jest godny polecenia, choć niełatwy do zdobycia. I tylko tych gatlingów mi żal. Może kiedyś jakimś cudem je zdobędę. Albo spróbuję zmajstrować własne, jak najdzie mnie ochota na majsterkowanie. Zobaczymy. Póki co to tyle w temacie. Dzięki za poświęconą uwagę. Zachęcam oczywiście do zostawienia komentarza i tradycyjnie do usłyszenia ponownie już wkrótce.